14 edycja, tym razem podzieliliśmy na kategorie, ale to może o szczegółach ktoś inny już opowie. Myślę, że nowy, ciekawy tor, to jest 525 metrów przejazdu, kawałek błota, górki, pagórki, schodki, także myślę, że bardzo, bardzo ciekawy tor i ciekawe maszyny, ale to Państwo sobie sami zobaczycie, jakie traktory pojadą. Tym razem zgromadziliśmy 21 traktorów, no, o różnej mocy i bardzo zróżnicowanej konstrukcji. Wspaniała impreza, Ochabskie Papaje. Co zrobić, żeby wziąć udział? Przede wszystkim pomysł na swoją własną maszynę. Są to traktory własnej konstrukcji. Musi być jakaś baza, musi być silnik i w zależności od pojemności tego silnika mamy klasy. Mamy w tym roku 3 klasy. Są tak zwane esioki, prawda, do 5 koni, do 7 tak naprawdę, potem do 15 i powyżej. No i kto się wbije w odpowiednią klasę, to w takiej klasie startuje. Te części, z których budowane są, są różne. Czasami silnik jest z malucha, rama z żuka, a koła jeszcze z syreny na przykład. Także tutaj pomysł musi być. I później własna inwencja. Naprawdę wspaniała impreza. Ja przyjeżdżam tutaj co roku. Co roku coś mnie zaskakuje. Są zawodnicy z Republiki Czeskiej i gdzieś tam z odległego drugiego końca województwa. No i gdzieś tam dowiadują się, że jest coś takiego i przyjeżdżają. Przyjeżdżają całymi rodzinami. Tak samo konstrukcje, czyli to, co oni tworzą, robi ojciec z synem, włącza się dziadek. Niektóre maszyny mają po 35 lat. Niektóre maszyny robi się 5 lat, niektóre 5 miesięcy, a niektórzy 5 dni. Także to jest wspaniałe, duże, małe, niektóre pięknie się świecą i boją się tu przejeżdżać przez ten tor błotnisty, który jak pan sołtys mówi, bo zawsze jest inny. Tu nie jest tak, że przyjeżdżamy i już wiemy, jak to będzie wyglądało. Tu zawsze jest ten moment emocji, co będzie w tym roku. Także ja się bardzo cieszę, że mogę na swój sposób pomóc. No i zapraszam. Zawsze, gdzie mogę, to zapraszam, bo jest to fantastyczna impreza. Każdy na pewno po tym przejeździe ma już jakiegoś swojego faworyta. Będę mówić coś nie coś o samych uczestnikach, pilotach, maszynach, jak one powstały, ile mają lat, gdzie zrodził się pomysł. Historie są bardzo długie, ale i trasa jest ciekawa, dlatego zachęcam teraz, aby przejść, zobaczyć jak to jest. Państwo mają nogi, więc sobie przejdą na spokojnie, a oni różnymi maszynami.